Siemaneczko, ja jestem Popser, a to jest gra RuneScape. Jedna, przynajmniej moim zdaniem, jedna z najlepszych gier przeglądarkowych, jakiekolwiek grałem. Przynajmniej tego typu. Oczywiście jest to gra, która ma dużo, ale to bardzo dużo możliwości, nawet dla kont darmowych. Nie trzeba kupować premium do tej gry, żeby świetnie się bawić, przynajmniej do czasu, tak jak w każdej grze, ale w tej grze, zanim kupicie jakikolwiek konto premium, to i tak zdobacie jak najwięcej, po prostu zobaczcie, że jak nawet konta premium, konta darmowe, nie posiadające premium, też mają w tej grze świetną zabawę. I cóż, może zacznijmy od samego porządku. Do tego mamy ekwipunek, oczywiście każdy oczywiście jak to tak ująć. Ja na przykład mam tylko jakąś taką zbroję, czy bardziej jakiś płaszcz coś tego typu. No oczywiście mam łóżczkę i hełm. I tak właśnie wygląda moja postać, jak widać. Świetnie, tak, bardzo świetnie. Ja też wybrałem sobie bardziej klasę pod maga. Chociaż kiedyś, gdy grałem w tę grę, nie było czegoś takiego, że można było iść w konkretną klasę, nie można było iść z losem do wojownika, nie można było iść z losem do maga i z losem do łucznika. Ponieważ każdy grał jedną, każdy grał w sumie jedną klasę, tak by wtedy było po prostu ubijanie przed samym rycerzem, tak? Troszeczkę tak się pozmieniało. I można iść już w klasę, jaką się w sumie chce, tak? Czyli mam rycerz, mag i łucznik. No i oczywiście backpack, który mnie zapewnia oczywiście rybami, ponieważ ja cały czas robiłem jedną właśnie z umiejętności, jaką właśnie można robić w tej grze, czyli łupienie ryb. I to oczywiście mam listę friendów, mogę sobie dodawać, usuwać, oczywiście dać także na czarną listę. Czarną listę, nie wiem oczywiście co to jest, ale to mniejsza z tym, że to jest tą listą friendów. I oczywiście tutaj mamy oczywiście kartki, w których są każda zawarta kartka, tutaj ma jakieś swoje wiadomości, tak? Ta kartka oczywiście widać. Tutaj mamy Demon Slayer, wszystkie informacje, które są nieważne, jednak to tak inne. Tutaj oczywiście mamy skillsy, tak? Czyli wszystkie nasze skille, jakie posiada nasza postać, skille ataku, skille miningu, skille tutaj number skill, tutaj oczywiście to jest nie dla darmowych kont, tutaj to akurat to, tutaj jak widzicie, te skille, które mam, jak widzicie na pierwszym poziomie, nie wszystkie, ale większość z nich jest tylko dla przeciwników premium, dla graczy premium. Ale mniejsza z tym, jak widzicie, mamy tutaj tabelkę skillów. I każda tutaj widać ma jakby to ująć się najprościej, więc w każdej tutaj jakby tabelce mamy level, jaki się uczyliśmy, na przykład z miningu, z łapania ryb, z strzelania z łuku, z rozpalania ogniska, raczej gotowania do rozpalania ogniska, to jest atak magiczny. To niestety mam słabą postać wyskillowaną, ponieważ to jest nowa postać, więc wygląda cienko. Co tu mamy na kolejne? Następnie tu mamy oczywiście backpack, który już tutaj widzicie. Tutaj mamy także equipment, który także już też widzieliście. Tutaj mamy nasz kompas, który przy tym mamy wszystkie questy. To są questy bodajże darmowe. Tak, to są questy darmowe. Oczywiście tutaj są też questy. Questy dla membersa, oczywiście my, jeżeli mamy konto premium, nie mamy w ogóle pokazania teraz questów dla graczy widzących konto premium, czyli membersy. Tutaj oczywiście mamy
ataki magiczne, jakie mamy, tak? Czyli jakieś skille, które są oczywiście dla magii, dla skille dla naszego maga. Tutaj mamy teleporty do każdych z miast, widzicie, żeby każdy teleport jest zależny od tego, czy ma się level, lub właśnie jak widzicie, potrzebujemy runki do teleportowania się. Potrzebujemy, żeby potem teleportować się do warlocku, potrzebujemy 25 level, 3 runki, jak widzicie, takie białe, tak tutaj, nie pamiętam, jak się nazywają, jedną rękę ognia i jedną rękę wagi. Oczywiście ja nie mam 25 levela magii, więc nie mogę się teleportować w ogóle. To oczywiście jest darmowy teleport do pierwszego miasta, czyli miasta Lumbridge. Tutaj oczywiście są skille dla łucznika, skille takie dla rycerza. Tutaj mamy skille defensywne, skille takie jakby bonusowe. On je zdobywamy, gdy na przykład zabijemy przed jakiegoś potworka, wypadł z kości, po czym klikamy na tą kość i idzie nam level do skill players. Skill players, ja mam ten skill players. Ja mam skill level 3, na poziomie 3 mam ten skill maskilowany. I tutaj oczywiście combo setting, tak, czyli te wszystkie ustawienia, tak? Ustawienia przed tutaj, on przed chodzi o to, czy nasz, gdy będziemy atakować z miecza, czy mam się skupić to na ataku, czy na obronie, czy na jakiejś sile ataku, czy balansy. Czyli zarówno atak i obrona. Te są, tu mamy z łukiem, czy mam atakować mocą, ale zarówno też mamy się bronić. Tutaj czy tu mamy tylko atakować z całej siły łuku, czy bronić się tylko. To są, tu mamy z magią, to z łukiem związane. No i to byłoby chyba na tyle, jeśli chodzi o ustawienia takie jakieś kilka magiczne. No i oczywiście mamy friendów, a tym się będziemy zajmować. To czyli właśnie jest open extras, czyli tylko dla membersa, jeśli oczywiście tym jest trzeba zakupić membersa, czy membersa i tym podobne są sprawy, czyli takie wielkie sklepy, tak? To w sumie też nie jest jakieś ważne, tutaj oczywiście opcje. No i cóż, tutaj oczywiście mamy także minimapkę, która jest też na pewno pomocna. No i cóż, co mogę tu jeszcze więcej powiedzieć o tej grze? Na pewno jedna z najlepszych gier, jakie podegrałem, z gier przeglądarkowych, i myślę, że z tym ci, którzy może grali tą grę, nie będą na pewno nic mi tutaj do tego mówić, no bo naprawdę gra jest jak na swoje możliwości graficznie i graficznie i klimatowo bardzo fajna, jak na swój sposób. I cóż, oczywiście tutaj mamy teleport, który możemy się teleportować praktycznie na całej mapce, ale każdy teleport, gdy teleportujemy się, możemy ten teleport użyć bodajże co pół godziny. Przynajmniej tak było kiedyś, teraz nie jestem pewien dokładnie, ale na pewno to jest teleport do pewnego określonego czasu. Oczywiście po kliknięciu World Map lub kliknięciu literki M pojawi się nam mapka, czyli jak kliknę tutaj o World Map, pojawia się nam cała mapka tego świata. Oczywiście te mapki wszędzie, gdzie nie ma na przykład czegoś takiego w przypadku, to jest mapka, gdzie mogą podróżować konta bez premium. Wydaje się, że niby mało miejsca, że niby daleko nie można biegać i w ogóle, ale naprawdę nawet na tym obszarze, gdzie jest darmowa przestrzeń dla darmowych graczy, jest stworzeń, które są groźnie przyciągnięte do sporego levela. I nawet czasami jest tak, że nawet konta premium mają z nich problem.
Tutaj oczywiście to jest tak, że tutaj mamy mapkę, gdzie jest, gdzie też są jest wyspa dla darmowych kontynów, gdzie też możemy położyć tak zrobić, co mi się przynajmniej wydaje. I to, że to było chyba tyle. Tyle mam oczywiście, także ustawiamkę przed, nie chcemy powiedzmy na mapce widzieć banków, klikamy, nie ma banku, żaden bank, który jest na jakimś w tym mieście, nie pojawia się. Oczywiście ja sobie chcę zaznaczam, że lepiej to mieć, prawda? No i dobra, to by było chyba tyle. Jeśli chodzi o te banki, to oczywiście możemy sobie zaznaczyć, czy tym, czy nasza banka ma biegać, czy ma ich, lepiej, żeby po prostu sobie to kliknąć, ponieważ lepiej, żeby po prostu nie miałam w sobie wszędzie po prostu do jakiegoś celu, gdy nie wiem, czy to ma wcale za daleko, po prostu postać zamiast podejść, po prostu sobie pójdzie w nie. I to jest spoko. Cóż, co mogę tu jeszcze powiedzieć? Nie chcę, żebyś to pokażę może teraz jeszcze jedno miejsce, gdzie najlepiej chodzić, sprzedawać lub kupować rzeczy. Już tam sobie pojedę. Tutaj oczywiście to jest miejsce, w którym można kupować, wszyscy gracze, przychodzą i kupują i sprzedają swoje towary. Miejsce nazywa się, jak widzicie, właśnie Grand Exhanger. Jest to miejsce, w którym właśnie wszyscy gracze przychodzą i sprzedają lub kupują towary. I cóż, jak widzicie, Lumbridge to jest pierwsze miasto, w którym zaczynamy grać. To jest Warlock. Miasto, w którym przeważnie już to jest miasto takie, jakby to znaczy powiedzieć, takie handlowe, nie wiem. Tak, ja bym to określił jako miasto handlowe. To jest Paladorf, miasto, które w którym oprócz tego, że jest tam dużo miejsc do na przykład miningu, to w sumie miasto takie górnicze. No i co? W sumie nie wiem co jeszcze tutaj powiedzieć. W opisie oczywiście dam link do polskiej strony, gdzie na której jest wszystko zapisane, na przykład. Tego nie było. No, ale czemu się steleportowaliśmy? Boże, no po prostu... O dobrze, sobie to urlop, więc nic. Aż tak, że nie straciliśmy. Dobra. Jakby tutaj jeszcze coś opowiedzieć o tym, że... No kurczę, naprawdę, że gra bardzo interesująca. Na pewno. I myślę, że każdy kto grał lub spróbuje zagrać tę grę, może tego się przyzwyczaić i naprawdę świetnie się bawić na pewno. Gra, w której jest dużo możliwości, jest to bardzo dużo możliwości wbić. Nie chodzi tylko, żeby to ekspić, ale może sobie na przykład pokryć się jedną, żeby wbijać level fishingu, level spania bliska, strzelne z łuku, level normalne drzewa, level magiczne. Więc spoko, można też robić level smithing. Kowal stawiam, więc spoko.
I tak jak mówiłem, w opisie podam linki od polskiej strony, tam są wszystkie informacje, które dotyczą na przykład są tam po polsku opisane wszystkie misje skoków, co potrzeba, co tam, co trzeba zrobić i tym podobne sprawy. Są też tam informacje na przykład dotyczące w jakich lokalizacjach są na przykład stworki, tak, na przykład demony czy jakieś inne stworki, czy są powiedzmy w lokalizacji, gdzie są jeszcze, jest dla kont premium, czy dla kont nawet darmowych. Oczywiście tam też badają są informacje dotyczące jakie stworki przed mają ile mają HP, ile przed nimi się biją, co z nim może wypaść i tym podobnym tego sprawy, ale są też tam rzeczy tego typu na przykład ile potrzeba na przykład, nie wiem, expa, żeby bić ten level, tak? Ile na przykład nie wiem, potrzeba rzeczy, żeby przed nim zrobić, na przykład, nie wiem, sobie siekierkę, bo tym nie wiem, zostaje, czy coś tego typu. Wszystko oczywiście jest na tej stronie, więc link do strony będzie oczywiście podany w opisie pod filmikiem. No i cóż, to był bardziej taki odcinek z tej, żeby opowiedzieć coś, co nieco powiedziałem o tej grze, co gdzie jest. Myślę, że odcinki z tego z Runescape'a będą, ale nie będzie ich na pewno wiele. Ewentualnie będą się te odcinki pojawiać, gdy na przykład będziemy na przykład z Tadinem czy z kimkolwiek pokazywać miejsca, gdzie będą znajdowały, znaczy gdzie znajdują się powiedzmy jakieś tam stworki, chociaż to wszystko będzie podane na stronie, więc te moje pokazowe, tak jak na przykład jakieś stworki czy coś takiego, nie będzie potrzebne, myślę. Ale jeżeli będziemy mieć jakąś ochotę, to oczywiście nagram to. I myślę, że to będzie, że będą fajne odcinki na pewno i będziemy się z Satinem dobrze bawić przy tym nagrywaniu w Runescape'a. Więc grę oczywiście polecam. Link oczywiście do tej gry, do Runescape'a oczywiście też będzie podany. Teraz oczywiście jest możliwość taka, że można grać na przeglądarce lub można tę grę po prostu sobie ściągnąć, więc też już spoko, ta gra idzie oczywiście ciągle do przodu. Więc cóż, mam nadzieję, że oczywiście co nieco pomogłem, co nieco zrozumieliście. Jeśli macie jakieś pytania oczywiście, to piszcie w komentarzach, ja na wszystko oczywiście odpowiem. Ale teraz, żeby ten odcinek nie był długi, żebym tak nie musiał bezsensownie gadać. Więc na razie, cześć.